Siemanko, witajcie, z tej strony oczywiście Urban, teraz w kolejnym odcinku na kanale, na małej nowości, bo dzisiaj jesteśmy na Osinie, dzisiaj jest ze mną Jarek. Dzień dobry wszystkim, bardzo witam serdecznie, dzień dobry. Oczywiście wbijajcie do niego na kanał, bo u niego również ta seria będzie, jest to seria na Osinie, czyli coś nowego, co się oczywiście teraz pojawiło na kanale. Myślę, że bardzo fajna seria, zostawcie tutaj no dużo łapek, myślę tak z 200 to minimum musi być. No i co mówię, u Jarka kolejny odcinek, też wbijajcie do niego, link macie do jego filmu i kanału macie w opisie. No i co dzisiaj w sumie, taka akcja, będziemy sobie od razu polecimy sobie na łąkę, bo sobie skosiłem trawę, taką sianą kiszonkę będziemy robić, tylko tyle, że owijarki jeszcze nie mam. Maszyn też w sumie za bardzo wam nie będę pokazywać, albo czy pokazać? Pokazać? Ty byś pokazywał? Chyba nie. Tak w sumie z tego, z grubsza wam mogę pokazać, no mamy Fenta z prasą, Bizona, tutaj kosiarkę Deutscha, Ursusa mamy, no i tutaj jest w sumie z ciągników, to jest jeszcze trzeci Ursus 16-14 z turem. Z takim widzicie tutaj będzie tak głównie z turem robił. Taką łyżkę ma z miotłą tak zwaną. Będę sobie zamiatał. Tutaj wiadomo jakaś przyczepa, beczka. Mam też gospodarstwo z krowami, Jarek ma chyba ze świniami, czy jeszcze ma ze świniami? Jak najbardziej. I ja mam tutaj paszowóz. Paszowóz, tam rozrzutnik. Jakaś tutaj przetrząsarka, druga przyczepa, opryskiwacz bardzo duży, bo w sumie 36 metrów chyba ma. Także nie wiem czy nie za duży, ale chyba będzie dobry. No i tutaj kultywator, także chyba to tyle by było. No wiadomo jeszcze w sumie ten, talerzówka, tutaj jakaś BM-ka, jakiś tam samochód, oj tam jeszcze rozsiewacz. No i to by było tyle z modów, także myślę, że fajne mody. Też jeszcze będzie troszeczkę parę nowych nabytków, seria też jak najbardziej realna będzie, jeśli chodzi o pieniądze, bo co się stało z tym takiem, bo mamy 20 tysięcy. Wpadł ci pod mapę. No tak jakby, bokiem leciał. Mamy 20 tysięcy, no i teraz żeby się rozwinąć, to wiadomo, będziemy musieli jakoś tam zarobić te pieniądze, bo jakoś tak za bardzo mi się nie chce dodawać. Także będziemy się tutaj starać jak najwięcej pieniędzy zarobić. Teraz mówię, lecimy sobie na łąkę. Będziemy sobie prasować trawę. O kurwa! Jarek tutaj ma gospodarstwo po lewej stronie. Jak najbardziej, byku. Maszyn no nie będę pokazywać. Nie, bo u mnie będę. No, widzicie na odcinek, to zobaczycie. U mnie Jarek ty, ma, byku, soja rżnięta i to ostro, nie? A tą twoją łąkę chcę, mam wziąć, czy nie? Znaczy, wiesz co? Ja ją będę adaptował później na pole, nie? Aha. Więc, tak jak ci mówiłem... A pierwszy pokaz z... mogę wziąć w sumie. Znaczy nie, no pierwszy i ostatni. Aha, no, no to w sumie dobra. To byś mi to skosił najwyżej na odcinku sobie czegoś. Tak, ja ci tam na którymś odcinku siebie to to skoszę i weźmiesz sobie po prostu ten, wiesz. Weźmiesz sobie potem samą trawę, bo mi trawa jest niepotrzebna, ja sobie to przerobię na pole, nie? Tutaj ogólnie widzicie, cała łąka jest skoszona, przedzieliłem jakby na dwie części. Z jednej będzie, tutaj z jednego kawałka będzie siano kiszonka, a z drugiego będzie siano. No bo mam troszeczkę tych krów, nie wiem ile, ale chyba z 40. I potrzebuję teraz dużo jedzenia. Dobra. Nie wiem ile tak. Sam się. Ile powinien mieć? Co... Nie, ja nie wiem, byku, ja nie jestem rolnikiem, pamiętaj. Ja tylko gram sobie w to. 9 na godzinę myślę, że będzie dobrze, bo tu dosyć duże pokosy są. Tak z 10 belek tu powinno być minimum. Fajnie by było, z 10, nie? No wiesz. No bo nie no. Upywać nie ma co, bo 20 tysięcy no to jest dosyć mało w sumie. Bo nawozy jeszcze chcę kupić przecież. Chociaż nie wiem, teraz nawozy to jest za późno chyba. Zobaczymy, no ciężko będzie, zobaczymy no. Teraz będą żniwa, to się sprzeda. Plony. Kukurydza na kiszonku jest zasiana, więc też będzie fajna akcja. Jarek mi będzie pomagał. Nie. Jak nie? Nie. Czemu? Nie. I fajnie, że się te ten nie turlają. O kurwa! Te belki. Mówiłem, że się będą turlać. Także Fendzior fajny. Fajne, myślę, że też maszyny będą fajne akcje tutaj. Nie. Także warto oglądać. Ja dzisiaj jestem na nie. Dobra. Trzy razy na nie przechodzisz. Tak jest, do widzenia. Ojo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 j
wydaje. Bo owijanie też jeszcze nie miałem na kanale. Fajna akcja by mogła być. Dobra. Mówisz? No, lecimy. Później już żniwa, nie? To nie ma co przyciągać. Ja tam od razu żniwa atakuję. W sumie nie mam sianokosów w ogóle. Czy mam niby tą łąkę, ale to wiesz. No mógłbyś schodzić w sumie. Gdybyś chciał, nie? Łe tam.
Odcinki też nie wiem jakie długie tutaj będą, się tylko o 20 minutach. Przynajmniej u mnie, nie? Ja nie wiem. U mnie to gdzieś koło 30. Tak, w pierwszym odcinku też nie mam za bardzo co robić, bo tu widzicie. No, sprasujemy sobie to i za bardzo nie mam zaplanowane jakiejś innej akcji. Więc nie wiem jak to. Chyba będzie koniec jak to zrobimy. Bo... No to że się napracował, kuźwa człowieku! No bo nie mam, nie wiem. Jakbym miał zrobioną tamtą i przed tą stoną, to bym jeszcze tamto robił, te siano ty. Ty, bo czekaj, bo ja na serwerze jesteśmy, to... żebym napisał. Na czacie coś prawie. Y z T mi się pomyliło. Już mam ile? 4 belki? Bo... Ty, bo mi chyba ucieka mi krzaki jeden, dobra, to się tam wyciągnę. Raz, nie, 3 belki mamy. Dobra. No tak, z 10 będzie, to naprawdę będzie fajnie. Tylko nie mam tej owiarki, nie wiem. Chyba sobie wypożyczę jakąś owiarkę. No niestety, będę musiał wypożyczyć chyba. No co zrobić? Nie stać mnie. Co poczniesz? A mam ja też kredyt sporo, bo chyba tutaj 300 tysięcy mam kredytu. Ty kurwa, ja? Też mam chyba z 250. 250. No ja mam 300, bo ja brałem jeszcze 50 tysięcy, no żeby ziemię kupić jakąś. No ty kuźwa. Nie chciało mi się dodawać Money Toolem, bo jak mieliśmy ten stary Money Tool, to od razu po milionie chyba dawało, nie? Jakoś tak szybko. Więc mówię, nie będę klikał, żeby coś nie edytować. Wziąłem kredyt jeszcze. Także seria na osinie miała to być w sumie od prawnika do rolnika, ale tak jakoś... Za duża mapa na taką serię, człowieku. No, ja za dużo maszyny, 60... nie? Od zera trzeba zaczynać sobie. Tak. 60, jak ja mam tutaj zaczynać, to troszkę... Znaczy, za duże pola są. Mija się trochę z celem, nie? Tak w sensie... No. Wiesz, no na upartego dałbyś radę, ale to... No też dużo tutaj tymi maszynami się będziemy meczyć, bo bizony jakoś takie duże pole, nie? Tutaj tak się będzie... Na dwa można kosić. No, w sumie możemy zrobić jakąś akcję na dwa. Ja Jarkowi pomogę mi... No, też masz bizona, nie? No, jakby nie patrzeć, ale lepszego niż twój. No, lepszego. A ty masz klimę już. I kabinę. Też mam kabinę, co? Ale moje lepsze. Mogę... To w sumie trochę jest tych belek, fajnie. Jedna przyczepa chyba będzie pełna. Fajnie to zrobimy. A nie wiem, czy to... To nie wiem, czy to traktuje jak siano, czy nie wiem, jak kiszonkę, bo takie dziwne są te belki. Takie jasne strasznie. Kaj ty jesteś, jakby, ja ci zaraz powiem. Jakby była trawa, to by takie zielone bardziej powinny być, one są takie jakby, nie wiem, pod siano. W sumie słabo. Andrzej, gdzie ty jesteś? Ale w tym, w prasie mi pokazuje trawa, nie? Spoko. Chyba, że się tekstury popsuły. Biegniesz tam? Człowieku, z palcem wiesz gdzie? O wasz. O wasz, Andrzej. Co? Dalej się nie dało tej łąki zrobić? Daleko, nie? No. Kurde. Ale mam tylko jedną łąkę. Ty jesteś na drugim końcu tej łąki. Jezu! Ja muszę spalić kalorie. Ale belki masz już w połowie. Ty, a czemu ty masz taki pasek niewycięty? Gdzie? A nie, bo mi się tekstury nie ładują, okej? Okay? Dobra, nie ma tematu. Ja tam wszystko już wiedział. Nie, no normalne tekstury. Takie jasne strasznie, myślę, że trawa będzie taka ciemna w kwestii. No nie, no co ty? Zobaczymy czy... Nie no, uwinąć pójdzie raczej. Dobra. Wiesz co, tak go trochę bokiem postawić tego... tą belkę, żeby... mi te krzaki nie spierdziliło. Bo jedna belka to jest dużo. Mordo! Weź wyłącz usychanie roślin, okej? Okay? Jest wyłączone. Chyba. A, dobra. Chyba. No, jest wyłączone. Bo przypał. No by był przypał. Weź to zaś ten. Kultywatorem. Nie, to ja bym powiedział, dobra, kończymy serię w takim wypadku, bo ja pierdzielę tego. A w sumie mam jeszcze ten green moving, coś takiego, nie? To, że zboże mogę kosić, to w sumie z tego też byśmy mogli zrobić jakąś kiszonkę. A to przyczepa bym zbierał wtedy chyba. Tylko trzeba ja kupić. Mam trochę kiszonki, czy ja mam kilka pól kukurydzy. Ile kosztuje ta sama przyczepa samozbierająca ta? Zaraz zobaczymy. Najmniejsza? No. Czy ja się zapowiem? Najmniejsza? 46 tysięcy. O kurde. To sporo, nie wiem, to po żniwach chyba, że kupimy, nie? Chyba, że jeszcze kredyt mogę wziąć. No. Było 500 można mieć, nie? Chyba tak, wiesz, ale lecz. Nie wiem jak to wygląda, jeśli chodzi o mody, bo ja mam taki modzik, że mogę wziąć bańkę. Aha. Nie no, tu 500 i tak będzie sporo w sumie, żeby to spłacić coś. A jakiś komeciarz też kupić. Większy.
Co to znaczy zaś? Bo ty strasznie tego często używasz. Co? Co znaczy zaś? Może później. Aaa! Ja tak mówię, nie wiem czemu. Tak mi się wzięło, gdzieś to usłyszałem od kogoś. A u was w Wielkopolsce się tak nie mówi? Nie wiem, no chyba tak się mówi. Nie wiem. Musi miałem zaszczycie, żeby mówić coś tam zaś to, zaś to, zaś to, zaś to. To ci mówię. No ty mi tak gadasz! Serio? Zaś to tak. Takie kurde, co on gada w ogóle ty? No nawet nie wiem jakie jest znaczenie tego słowa w sumie. Może jest inne gdzieś. Muszę zobaczyć. Sprawdź na internecie. Nie jest mam czasu. Dziwne te słowa w sumie, jak teraz tak patrzę zaś. No w sumie dziwne, dziwne. No dobra. Zaś. Zaś kopnę cię w dupę. No. Czyli później chyba. Nie, ja bym powiedział, że teraz. Po odcinku. W trakcie. Dobra, dobra. Nie wiem ile jest tych balek, czyli 2, 4, 6, 7. 8 balotów będzie. Może 9. Jak nie, to wezmę, pozbieramy się z tamtej łąki, żeby mieć ten pełnego jednego jeszcze. Teraz jest chyba 8. 2, 5. I 3, to 8. Może 9 będzie, dobra, zobaczymy, zobaczymy. Nie, ty, no, na przypał. Fajna seria może być, fajny to jest klimat, ogólnie te tereny to jest masakra, nie? Jeszcze linkę holowniczą mogliśmy pobrać sobie. A jest już? No, już dawno wyszła. Ja z takich rarytasów nie korzystam. No, a czasami różnie, nie podjedziesz z przyczepami, to przyjedziesz. Nie? Ale dla pędów nie masz, mordo. Nie, no jakby teraz myślę... tak ten, o drzewo się zaparł, to pojadą wszystkie cztery koła, będą mieć. No ale ja ci wyślę modzika na napędy. Może odłączy, nie? Żeby może tak wyłączyć. Tak, pochani zróżnicowy i tak dalej. No to zaś mi to upierze. I się to powierzy. Ty player, kamera, czy coś tam też możesz? Spoko. Dobra, czyli mamy 2000 i te 2000 byśmy mogli dobrać jeszcze z tej drugiej łąki. Żeby mieć chyba 10 tych balek. Dobra. Kurwa, ale mi sypie ta soja, ty, bez kitu. Ty soję masz? Ja nie wiem, też mam soję. Ja mam dużo rzepaku, wiem, że dwa pola tak kiedyś się dziwa. No ja mam dużo kukurydzy na przykład. Jęczmienia chyba nie mam, to od razu sobie z rzepakiem polecimy. Fajna akcja będzie. I zaś na gospo. Dobra, tutaj sobie dobierzemy z tego, z tej łąki. Możemy szybciej jechać, bo takie mniejsze rządki są to. Od razu po tym, po kosiarce. No bez kitu. Ogień. Tylko wziąłem za małą przyczepę, bo nie sądziłem, że mi tak dobrze będzie sypało to soja. Będziesz pożyczyć ode mnie, jak ci nie starczy miejsca. Nie, nie, ja mam jeszcze jedną na gospie, tylko mi się nie chce później wyjechać po nią. Przyprowadziłbym ci, ale nie mam uprawnień. Bo tam Grzesiek z Marianem robią ten. Przyprowadzić? Robią... No co ty, nie, ja sobie przyprowadzę. Tylko problem jest tego typu, że Grzesiek z Marianem kończą mi robić biny. Aha. I wiesz, i na razie muszę to wszystko do przyczepy otrzymać. No to mówię, możesz wziąć ode mnie. Nie. Nie, to nie. Ja mam w sumie lepszy. Mówię ci, że mam jeszcze jedną przyczepę, no. No dobra, ale nie zmieści się na tą drugą, to... Zmieści się, zmieści. To byś wziął ode mnie. Jaki ty masz w ogóle? Ja nawet nie wiem, jaki ty masz. Jeszcze coś zobaczyć. Ja mam, proszę pana, już ci mówię, mam autosankę o pojemności 6U... Nie, wróć 4200 i Force Schnittkę HW80 o pojemności 11 ton. Dobra, ja skończyłem pracować. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. No nie wiem, z 10 minut będę miał. No, tak pewnie da. Coś tam porobię na gospodarstwie. Zobaczę jak to jest. Tu buraki, ale duży pole. Pościemiesz. Kogo to jest? Nikogo, szkoda. Fajne pole buraków. W sumie buraki też mam jakieś pole chyba. Buraki to jaki to jest kolor? Taki różowy jakiś. Nie wiem czy to jest róż. To ja nie mam buraków zasianych. Ja mam, też chyba nie. Ja mam bawełnę, serio? Kurde. Na jednym polu mam bawełnę. Dobra, to się zrobi jakaś pomocy. Znaczy w sumie to trochę jest bez sensu w polskich realiach bawełny, no ale... Właśnie, co tam wiem, nie? W Polsce? Chyba nie ma, nie? Upła... Znaczy... Gdzieś tam na pewno uprawiają, ale to wiesz, to raczej tak niszowo bardzo mocno. Ale kukurydza poszła do góry, kurde, uspa, jak chciałem na ten, na kiszonkę. Mam nadzieję, że na moim polu nie zrobiła się taka. To wyłączę wzrost roślin. Mogę wyłączyć?
Żeby nie rosły, bo ja chcę kukurydzę na kieszonkę zieloną kosić. O nie, taką uschniętą. Poczekaj. Ej, chwila, kurwa, jak to jest możliwe? No bo kukurydza ma różne te wzrosty, nie? Wiesz o co chodzi. Że ona tak, jest, tak, tak, jest ale... zielona, nie, i możesz ją zbierać już. A na ziarno później? Działa mnie tu przeradziło w tym miejscu. Lusterka też mam w sumie kijowe. Mam wyłączona lusterka styczna. Trzeba włączyć coś. Sporo zmieniłem w ustawieniach do live'a, żeby w miarę to szło. Ja problemu nie mam. No ja to małe mam. Wiesz co, w sumie przyjadę na tą kukurydzę moją. Zobaczyć. To wezmę BM-ę. O, gdzieś po to jest ten samochód właśnie. BM będzie jeździł. Tak. Bumper jebany. Wezmę samochodzik i pojadę na kukurydzę zobaczyć jak tam... Czy by chciało opryskać ją? Ty, jak ona cofnąć, no. Poczekaj, a ja muszę obczaić jedną rzecz. Ej, przepraszam. Gdzie ja tą kukurydzę w ogóle? Ja muszę jechać tam zobaczyć. Tu gówno muszę lecieć chyba. Ta, o kurde, jak daleko. Jezu, jakie przyspieszenie ma, no, bo nie wiem. 600 km. Ty, mordo, jak podjedziesz, gdzie jedziesz, na które polejesz? 28 chyba. Tak. Ty weź zobacz, czy na 23 jest to zebrane, dobra? Dobra, jadę. Wiesz, że ona, bo 300, mi się wiesz. Ona 320 na godzinę może jechać. O kurwa. A nie, ci się tak rozpędzi, nie? Śmieleć na miejscu. A jak ona wyje, ty? Szkoda, że nie ma modu pasażera, może ma, nie wiem. Ale wymyśli. Weź tam ogarnij, zobacz, bo wiesz, na MP się tekstury bugują, nie? Jadę. Nie. Nie wiem. Ale wyje. Dobra, 120. Przyjedziesz koło mojego pola, weź zobacz. No jadę, czekaj, nie wiem, gdzie jest twoje pole. I przejechałem. 23. No to cofnij się. Cofam. Ale chyba było urośnięte. Nie, tu jest chyba 23. Ta, zebrana jest, musisz z kultywatorem. Kurwa. Co teraz? Czypał. Tu już wszyscy pokosili w ogóle, jak tak patrzę, z ściernicka są. Ja muszę też się wradzić. Ale zobaczcie tę kukurydzę. Ty chyba jest... No, żółto już jest. Nie wiem. Ale będę musiał na kieszonkę zrobić, bo co? W takiej też się dam. Troszeczkę nierealnie będzie na odcinku zrobił. Dobra. Trudno. Nakręcimy. Kurde, jakie ona ma przyspieszenie, nie? To BMO. Mogiem do domu. Trudno. Bo to z BMO, byku. No fajna, chciałem mieć taką. Kurde. Ale idzie. Ale 320 jest nie do osiągnięcia, bo nie ma takiej drogi też. 160 na godzinę jadę. Dobra, dzwoni. O kurde. Bokiem trochę. 170 miałem. O Boże. Ładnie. Później gdzieś pojedziemy jakieś zakupy, to pojedzie ze mną. Śmierć na miejscu. Ja nic z tobą nie jadę, bo ja chcę przeżyć. Mona migacza ma coś tam. Kurde, za szybko jedzie ona. Mega za szybko. Gdzie 320 to jest nie do opanowania, nie wiem, zobaczymy. Muszę na jakąś mapę sobie wejść, gdzie jest prosta droga się rozpędzić tam BMW, no zobaczymy. Ty, bo się przywali. Dobra, tu sobie zaparkujemy, tak jak stała. Cofnę tyłem. Żeby Halina nie wyzywała, że drzwi. I tak ci będzie wyzywać. O, tu sobie jedziemy. Nie wiem ile mamy, ale już troszeczkę mamy. No, 17 minut może będzie. Także no, taki odcinek, no do roboty nic więcej na razie nie mamy. W kolejnych odcinkach myślę, że będzie się więcej działać, bo no żniwa to będą dłuższe te odcinki. No jak nie mamy roboty, to wiadomo, że nie ma co przeciągać. Także jeśli się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na grupę. Wbijajcie do Jarka, bo u niego też odcinek, no i co. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, na razie, do kolejnego, cześć i czołem. Pa, pa!